Towarzyszy im jednak stałe śmiertelne zagrożenie. Loty w odległą przestrzeń są jak spacer po strzelnicy. To będzie test naszych możliwości i pomysłowości. Co można zrobić, gdy coś się zepsuje? Nic, to pewna śmierć. Witamy w wieku podróży kosmicznych. Kosmos. Tajemnice wszechświata. Kosmiczne podróże. Gwiezdni wędrowcy. Ciągły postęp techniczny w niewyobrażalnym stopniu przybliża ludzkość do gwiazd. Od wieków tajemnicza wspaniałość wszechświata mamiła nas z niedostępnych wysokości. W końcu marzenia staną się rzeczywistością i wypełnimy swoje przeznaczenie. Nie wiem, czy to jest zapisane w genach, ale kiedy widzimy coś odległego, nasza ciekawość rośnie i staramy się temu przyjrzeć. Tu służą nam pomocą teleskopy. Ale czemu nie rozpocząć programu kosmicznego i nie wybrać się na obiekty będące w naszym zasięgu? Zerwanie się ze smyczy ziemskiej grawitacji to jedno z największych osiągnięć człowieka. Ale od 1972 roku nikt nie poleciał dalej niż na ziemską orbitę. Program kosmiczny utknął w miejscu na 30 lat. Teraz latamy tylko wokół Ziemi. Taki sam dramat przeżył Kolumb. Po odkryciu Nowego Świata przez resztę życia pływał wzdłuż brzegów Hiszpanii. Co nam przeszkadza? Mała, wstrętna sprawa. Koszty. Wyniesienie kilograma ładunku na orbitę kosztuje 20 tysięcy dolarów. Taniej by było wykonać naturalnej wielkości lity złoty posąg astronauty Johna Glenna, niż wysłać go na orbitę. Za weekendową wycieczkę na stację orbitalną kosmiczny turysta zapłacił 20 milionów dolarów. Lot na Księżyc kosztowałby pół miliarda. Podróż na Marsa – dziesiątki miliardów dolarów. Można obniżyć koszty podróży kosmicznych, znajdując skuteczniejszy sposób pokonywania grawitacji. Tak było w historii o zaczarowanej fasoli. Jaś wspiął się po łodydze ku niebu. Nam też przydałaby się taka winda. Naciska się przycisk i wyskakuje ponad chmury, jak to zrobił Jaś po magicznej łodydze. Zamiast budować szyb od dołu, orbitalną windę można by zwieszać z góry. Satelita geosynchroniczny zrzuciłby na Ziemię linę długości 100 tysięcy kilometrów. Potem przytwierdzono by ją do podłoża. Niebawem będziemy produkować włókna, które wytrzymają ogromne naprężenie i ruch z wielką prędkością, odpowiadającą szybkości górnej stacji windy, obracającej się w tym tempie co Ziemia. Lina nie spadnie, ponieważ będzie ciągnęła górną stację, by krążyła wraz z planetą. Kabina windy jeździłaby po linie, zabierając astronautów i zapasy na orbitę. Tam czekałby statek międzyplanetarny. System zastąpiłby nieefektywny transport z użyciem rakiet. Mogłoby to tysiąckrotnie obniżyć koszt podróży kosmicznych. Nagle mogłoby się okazać, że podróż w kosmos kosztuje tyle, co bilet lotniczy. Poza zasięgiem grawitacji na podróżników czekają liczne niebezpieczeństwa. Lot w przestrzeni kosmicznej to nie przejażdżka, tylko spacer po strzelnicy. Przypadkowy podróżnik mógłby mieć wrażenie, że cały wszechświat wziął go na muszkę. W przestrzeni kosmicznej latają pyłki, ziarenka, a nawet kamienie, rozpędzone do dziesiątków tysięcy kilometrów na godzinę.
Naszą planetę okrąża pół miliona okruchów liczących po parę centymetrów średnicy. Są tam odłamki szyb z kolektorów słonecznych, odpryski farby z pojazdów i elementy porzuconych członów rakiet. Dalej od Ziemi grożą meteoroidy, z których nawet najmniejsze mogą uszkodzić pojazd. Małe okruchy skalne mogą zbić szybę, przebić metal i zniszczyć plastikowe elementy. W kosmosie bombardowanie nie ma końca. Najgroźniejsze jest jednak zagrożenie niematerialne – promieniowanie. Niszczycielskie działanie niewidocznej energii obserwowano podczas ataków jądrowych z końca II wojny światowej i po wybuchu reaktora w Czarnobylu. Jak na złość, nasze życiodajne Słońce emituje śmiertelnie groźne promieniowanie. W naszej kolebce jesteśmy chronieni przez atmosferę i magnetosferę. Pole magnetyczne planety przechwytuje większość promieniowania korpuskularnego, o czym świadczą zorze polarne. W otwartej przestrzeni sami zaczęlibyśmy świecić. Nie ma tam ochronnej powłoki ozonowej ani magnetosfery. Astronauta jest odsłonięty w przestrzeni kosmicznej. Nasza planeta leży około 150 milionów kilometrów od Słońca. Przez każdy centymetr kwadratowy na jej orbicie przeładuje w ciągu sekundy około 100 milionów cząsteczek wiatru słonecznego. Słońce nieustannie wysyła naładowane cząstki, ale co jakiś czas jest ich więcej i pojawia się wysokoenergetyczne promieniowanie elektromagnetyczne, które może uszkodzić nasze DNA. Dodatkową porcję fal emitują plamy na Słońcu. Przypominają gwiezdną baterię dział. Ostrzeliwują kosmos. Osiągają prędkość światła, więc nie można dostrzec ich z wyprzedzeniem. Nawet oddalając się od Słońca, nie uciekniemy przed szkodliwymi falami. Pojawia się tam inne, równie groźne zjawisko. Promieniowanie galaktyczne pochodzi z odległych części Wszechświata, a jego źródłem są eksplodujące gwiazdy i czarne dziury. Promieniowanie galaktyczne to cząstki niemal osiągające prędkość światła. Uderzenie tak rozpędzonego atomu jest równie groźne, jak trafienie piłką bejsbolową pędzącą 150 km na godzinę. Może mieć fatalne skutki. Ciężkie jony trafiają się bardzo rzadko. Mimo to ciało człowieka w trakcie spaceru kosmicznego poza ochronnymi panelami statku jest narażone na tysiące groźnych zdarzeń. W ciągu doby astronauta przyjmuje większą dawkę promieniowania niż przez pół roku na Ziemi. Ludzkie ciało nie odczuwa od razu skutków promieniowania. Z zamkniętymi oczami da się je zauważyć. Cząsteczki rozbłyskują, uderzając w siatkówkę oczu astronautów. Błyski nie są oślepiające. Co jakiś czas pojawia się światełko. Dopiero po chwili namysłu człowiek stwierdza, że coś widział. Dziwne, niematerialne oddziaływanie da się jednak odczuć. Najgroźniejszym orbitalnym zjawiskiem jest stan nieważkości. W takim środowisku każdy narząd ciała zaczyna się zmieniać. Metamorfoza trwa aż do powrotu do środowiska ziemskiego i grawitacji. W stanie nieważkości astronauci szybko tracą rozeznanie kierunków. Gdzie jest góra, a gdzie dół? Dobre pytanie. Każdy kierunek może być właściwy. Pion może biec tak, a równie dobrze inaczej.
Choroba lokomocyjna może męczyć podróżników przez parę godzin, a nawet przez kilka dni. Trzeba się pogodzić z tą niedogodnością. Każdy astronauta traci orientację. Na Ziemi najlepszą symulację długotrwałego przebywania w stanie nieważkości można przeprowadzić pod wodą. Żeby przyzwyczaić się do długotrwałego braku grawitacji, kandydaci na astronautów NASA przebywają i pracują po 6 godzin na dnie dużego basenu. Na nurka działa ciążenie, ale jest równoważone siłą wyporu wody, więc się go nie czuje. Gdyby nie bąbelki uciekające na powierzchnię, nurek mógłby stracić rozeznanie, gdzie jest góra, a gdzie dół. W miarę przebywania na orbicie, ludzkie ciało zaczyna się dostosowywać do sytuacji, redukuje masę mięśni i kośćca. Pozostając na orbicie, człowiek żyje tak, jakby leżał w łóżku. Kto nie ćwiczy, dostanie zaniku mięśni. Żeby temu przeciwdziałać, każdy astronauta musi codziennie trenować. Najbardziej cierpią nogi, bo na orbicie niemal się ich nie używa. Astronauci przemieszczają się głównie siłą rąk. Najtrudniej przyzwyczaić się do braku spacerów. Na orbicie wszędzie się płynie. Brak grawitacji spowalnia też pracę układu pokarmowego i utrudnia przyjmowanie posiłków. Układ pokarmowy przestaje działać. Nie można jeść i pić, aż trzewia wrócą do normalnego stanu. To może trwać nawet kilka dni. Najgorsze, że negatywne wpływy stanu nieważkości i promieniowania nakładają się. W kosmosie układ odpornościowy działa mniej efektywnie niż na Ziemi. Bakterie i wirusy, z którymi zwykle sobie radzimy, robią się śmiertelnie groźne. Co gorsza, bakterie mnożą się nawet 50 razy szybciej niż na Ziemi, a wirusy na pokładzie za sprawą promieniowania mutują, tworząc wyjątkowo złośliwe szczepy. Te wszystkie zagrożenia czekają astronautów już w pierwszych dniach podróży. Co się stanie podczas wielotygodniowego lotu? Będzie jeszcze gorzej. Wszechświat to bezwzględna dżungla. Mogą się w nią zapuścić tylko najodważniejsi śmiałkowie. Będą walczyć o przetrwanie w środowisku pełnym toksyn, z daleka od bezpiecznych i znanych ekosystemów. Przywykliśmy, że nasze ubranie jest elastyczne, a maszyny pracują w temperaturze pokojowej. Takie były ziemskie potrzeby. W kosmosie powierzchnie wystawione na słońce osiągają temperaturę kilkuset stopni, a zacienione bliską bezwzględnego zera. Na Ziemi wszystko jest dostępne. Grzeje nas słońce, mamy czym oddychać. W kosmosie tkwi się w zamkniętym ekosystemie. Trzeba zapewniać środki do życia, które zwykle dostarcza nam Ziemia. Pojazd jest integralną, zamkniętą całością, więc chroni astronautów przed gwałtowną dekompresją lub uduszeniem. Podobnie rzecz się ma w zanurzonym okręcie podwodnym. Kadłub chroni życie marynarzy i oddziela od nieprzyjaznych głębin oceanu. Przy uszkodzeniu statku kosmicznego powietrze ucieka, a astronauci umierają. Przy katastrofie okrętu podwodnego wdziera się woda, a marynarze giną. Widać pełną analogię fizycznego i psychicznego odizolowania obu załóg. Wciąż towarzyszy im widmo katastrofy.
Marynarz na środku oceanu może liczyć tylko na siebie i kolegów. W kosmosie jest tak samo. Nie można wysiąść, kupić podzespołów i naprawić systemu, do którego się nie wzięło części zapasowych. Astronauci mogą tyle, na ile pozwala im sprzęt i pomysłowość. W kosmosie jest się oddzielonym od cywilizacji. Nigdzie indziej nie czułem takiego odizolowania. Często loty kosmiczne przypominają znoje 15 i 16 wiecznych żeglarzy, którzy przemierzyli oceany i odkryli nieznane lądy. Zabrali potrzebne zapasy, ale nie wiedzieli, czy wrócą. Można się rozwodzić nad analogiami, ale jest jedna różnica. Gdy Kolumb wylądował na Karaibach, a Cortez w Ameryce Południowej, mieli czym oddychać. Na drzewach znajdywali owoce. Co mogliby zrobić Neil Armstrong i Edwin Aldrin z Apollo 11, gdyby na Księżycu wysiadł im silnik? Nic. Musieliby umrzeć. Nie znaleźliby tam drzewa, które zastąpiłoby maszt. W podróżach kosmicznych czyhają na nas znacznie większe zagrożenia niż podczas wędrówek na Ziemi. W kosmosie nie ma warsztatu, gdzie można naprawić lub zatankować statek albo czegoś się napić. Podbój wszechświata ma jedno ograniczenie. Wodę, żywność, tlen i inne środki trzeba zabrać ze sobą lub wyprodukować w podróży. Jeszcze tego nie potrafimy. Gdy coś pójdzie nie tak, stracimy wodę, żywność i schronienie. To pewna śmierć. Każda kropla wody jest na wagę złota. W statku kosmicznym nie montuje się pryszniców. Można się umyć tylko mokrym ręcznikiem. To dość drastyczne ograniczenie dla przeciętnego Amerykanina, który dziennie zużywa 500 litrów wody. Astronauci będą też musieli przywyknąć do słabych posiłków. Na pierwsze parę dni wystarczy świeżych owoców i warzyw, jabłek, marchwi i innych. W dalszą podróż trzeba zabrać trwałą, przetworzoną żywność, która się nie zepsuje. Mimo wszystko astronauci twierdzą, że niezliczone trudności to niewielka cena za możliwość oglądania cudów kosmosu na własne oczy. Wyobrażam sobie ich wrażenia. W raportach czytałem opisy, jak na Księżycu zasłaniają kciukiem Ziemię. Opowiadali, że to całkiem zmienia ich podejście do Ziemi. Małego niebieskiego cudu, perełki rozległego Układu Słonecznego. To doświadczenie zmieniło moje życie. To samo powie każdy astronauta po powrocie z orbity. Przyszłe loty kosmiczne mogą trwać tak długo, że wcale nie będą atrakcyjne. Trudno sobie nawet wyobrazić odległości we wszechświecie. Załóżmy, że Słońce ma wielkość piłki do koszykówki. W tym modelu Ziemia przypomina ziarnko grochu. Gdyby je umieścić w nowojorskim Central Parku, najbliższa gwiazda, inna piłka do koszykówki, leżałaby 8000 km stamtąd, na Hawajach. Wysyłając kogoś w podróż kosmiczną, zakłada się, że doleci do celu żywy. Czas lotu musi być małą częścią długości życia astronauty. Ten warunek zawęża nasze przyszłe podboje do sąsiednich planet, może też komet i planetoid. Niegościnne warunki na zewnętrznych planetach Układu Słonecznego, na Merkurym i Wenus, nie zachęcają do odwiedzin. Temperatura na Wenus przekracza 500 stopni. Panuje tam mordercze ciśnienie, takie jak kilometr pod wodą. Z tego powodu trzeba ograniczyć eksplorację do planet bardziej oddalonych od Słońca.
Wyprawa na najbliższą i tak zajmie kilka miesięcy, a nawet lat. Najmniejsza odległość między Ziemią a Marsem wynosi 56 milionów kilometrów. Ponieważ ciała krążą wokół Słońca z różną prędkością, chwilowe odległości mogą znacznie rosnąć. Podróż z Ziemi na Marsa jest kłopotliwa, bo planety zbliżają się tylko raz na dwa lata. Rozważmy lot na Marsa z użyciem rakiet na paliwo chemiczne. Zaczynamy w 2018 roku, gdy obie planety są w koniunkcji. Podróż zajmie 104 dni, niecałe 4 miesiące. Po 40-dniowym pobycie powrót zająłby nieco ponad pół roku. Łącznie ekspedycja trwałaby rok. Z kolei podróż rozpoczęta w 2031 roku, gdy Ziemia i Mars znajdują się w opozycji wobec Słońca, zajęłaby 20 miesięcy, prawie 2 lata. Tego człowiek zapewne nie zdołałby przetrwać. Komety, przerośnięte kosmiczne śnieżki, okrążają Słońce. Zbliżają się do Ziemi raz na kilka miesięcy. Najlepiej złapać na stopa kometę zmierzającą do Słońca. Po drodze można oglądać wzrost jej warkocza oraz Słońce, zbliżające się najpierw powoli, a potem gwałtownie. Po okrążeniu go trzeba wyskoczyć z siodła. Trudno wymyślić bardziej emocjonującą podróż po Układzie Słonecznym. Byłaby niebezpieczna. Odłamki komety uderzałyby podróżnych w twarz. To byłby idealny środek transportu, gdyby nie był zabójczy. Tuż za orbitą Marsa krążą asteroidy. Podróż tam i z powrotem na Ziemię zajęłaby kilka lat. Może kiedyś kosmiczne biura podróży będą sprzedawać ekstremalne wakacje połączone z eksploracją tych miniaturowych planet. Klient w kapsule byłby wypuszczany na orbitę. Nawet słaba grawitacja nie pozwoliłaby ulecieć w kosmos. To byłaby jazda. Jowisz i jego liczne księżyce leżą trzy razy dalej od Ziemi niż Mars. Ten układ oferuje niezliczone możliwości. To może być wyzwanie dla następnych pokoleń śmiałków. Podróż w dwie strony trwałaby 5 lat. Saturn leży od nas prawie dwa razy dalej niż Jowisz. Być może człowiek nie zniesie 10-letniej podróży. Tu mogą pomóc rozwiązania, które skrócą czas podróży na Marsa zaledwie do kilku dni. Żeby człowiek dotarł w otchłanie wszechświata, poznał światło egzotycznych gwiazd lub przynajmniej zwiedził zewnętrzne rejony Układu Słonecznego, musi stworzyć znacznie szybsze pojazdy. Jaka jest górna bariera prędkości? Nie zaobserwowaliśmy obiektu przekraczającego prędkość światła, 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Prędkość światła jest największą z możliwych. To ograniczenie ustanowił Einstein. Lecąc z prędkością światła, można w jedną sekundę aż siedmiokrotnie okrążyć Ziemię, albo dolecieć na Księżyc. Naszymi środkami robimy to w 3 dni. Niestety nie możemy podróżować z prędkością światła, a nawet zbliżoną do niej. Najszybszy pojazd, jaki zbudowaliśmy, leciałby do najbliższej gwiazdy przez całe 50 tysięcy lat. Silniki rakietowe na paliwo chemiczne rozpędzają pojazdy maksymalnie do 65 tysięcy km na godzinę. Wynoszą wahadłowce na orbitę. Żeby dotrzeć na Marsa szybciej niż w kilka miesięcy, trzeba opracować nowy napęd.
Stworzono kilka projektów silników, które rozpędzą pojazdy prawie do prędkości światła. Te dowiozłyby nas w dowolne miejsce Układu Słonecznego w niecały dzień lub w dziesięciolecie do najbliższych gwiazd. Jednym z takich silników jest żagiel słoneczny, nowa wersja starożytnego wynalazku. Sam Kepler pierwszy napisał o możliwości wykorzystania żagla w kosmosie. Promienie światła słonecznego przypominają nieco ziemskie powiewy. To wskutek wiatru słonecznego powstaje warkocz u przelatującej komety. Światło słoneczne rozchodzi się we wszystkich kierunkach, więc dwukrotne oddalenie się od gwiazdy zmniejsza jego energię czterokrotnie. Z małą pomocą stacji księżycowych można by skoncentrować część tej energii w jednym miejscu. Synchroniczne salwy lunarnej baterii dział laserowych w żagiel pozwoliłyby zapewne rozpędzić pojazd do połowy prędkości światła. Nie zapominajmy, że promień lasera rozmywa się w przestrzeni. Światło lasera z Ziemi tworzy na Księżycu plamę o średnicy kilku kilometrów. Pojazd musiałby mieć ogromne żagle słoneczne. Astronauci przez wiele miesięcy budowaliby w przestrzeni kosmicznej płachty o średnicy tysięcy kilometrów. Musiałyby być lekkie i dość wytrzymałe, by impuls od światła z księżycowych baterii laserowych przekazać pojazdowi. Niestety na żaglu słonecznym można podróżować wyłącznie po naszym Układzie. Na szczęście jest inne rozwiązanie. Wykorzystanie wodoru, najpowszechniejszego pierwiastka we wszechświecie. Moim ulubionym projektem jest termojądrowy silnik strumieniowy. Przypomina wielki rożek do lodów, skierowany wlotem do przodu. Przemierzając wszechświat, zbierałby wodór, w którym po sprężeniu zaczynałaby się reakcja syntezy, jaka zachodzi w Słońcu. Z dyszy wylatywałby strumień bardzo szybkich jonów. Teoretycznie to idealny napęd. Wydaje się, że silnik termojądrowy mógłby pracować w nieskończoność, łącząc wodór zebrany w kosmosie. Niestety naukowcy nie potrafią przeprowadzić kontrolowanej reakcji łączenia wodoru na potrzeby napędu. Jest też inne paliwo rodem z fantastyki, które już produkuje się w laboratoriach. To antymateria, czyli cząstki o przeciwnych ładunkach niż te, które znamy. Wyobraźmy sobie odwrócony świat, lustrzane odbicie naszego, taki, jaki znalazła Alicja z powieści Lewisa Carrolla. Naukowcy głowią się, czy po drugiej stronie zwierciadła istnieje drugi świat, odwrotność naszego, gdzie prawa i lewa strona są zamienione. W antymaterii odwrócone są ładunki. Jony u nas dodatnie są w niej ujemne i vice versa. Zetknięcie materii i antymaterii powoduje wyzwolenie energii. Gdyby więc po drugiej stronie lustra istniał świat z antymaterii, a ja bym go dotknął, spowodowałbym masową zagładę i zniszczenie większości Nowego Jorku. Przetwarzanie materii i antymaterii w energię jest stuprocentowo skuteczne. Trudno wymyślić lepszy silnik. Jak zwykle jest jedno ale. Możemy produkować antymaterię, ale to kosztuje miliardy. Wytworzenie łyżeczki antymaterii zrujnowałoby Stany Zjednoczone. Za to szczypta tej substancji wystarczyłaby, żeby dotrzeć do Marsa, a kilka łyżeczek, żeby dolecieć do najbliższych gwiazd. Ale żeby dotrzeć do odległych gwiazd i galaktyk, trzeba czegoś dziwniejszego niż to, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra. Naukowcy wciąż pracują nad silnikiem strumieniowym po to, by latać w odległe zakątki wszechświata. Nawet jednak z prędkością światła nie dotrzemy daleko. Prędkość światła jest ogromna, ale wszechświat jeszcze większy.
nawet jeśli polecimy na wiązce światła jak w filmach science fiction. To droga przez Drogę Mleczną zajmie nam setki tysięcy lat. Lecąc z prędkością światła do innej galaktyki, brnęlibyśmy kilka milionów lat. Jeśli rzeczywiście nie da się przekroczyć prędkości światła, to nie zdołamy wydostać się z naszej galaktyki. Próbujemy zgłębić naturę czasoprzestrzeni, żeby ją zaginać, tworząc skróty w kosmosie. Tak to robili w Star Treku, używając napędu nadprzestrzennego. Chcieli dostać się z jednego końca galaktyki na drugi. Za pomocą gondoli zakrzywiali czasoprzestrzeń i pokonywali miliardy kilometrów. W zasadzie oszukiwali. Wszyscy znamy słynne ograniczenie Einsteina, że nie można podróżować z prędkością nadświetlną. Jest jedna furtka. Einstein nie wykluczył zaginania, rwania i zakładania czasoprzestrzeni. Dzięki temu da się robić kosmiczne skróty. Wyobraźmy sobie dywan. Można go przejść w staroświecki sposób, ale można też zarzucić lasso na stojący za nim mebel i przyciągnąć go, fałdując dywan. Analogicznie można zakrzywić przestrzeń. Einstein twierdził, że wielka masa silnie zakrzywia czasoprzestrzeń. Skupienie wielkiej energii porównywalne z ogromną czarną dziurą lub gwiazdą może wykrzywiać siatkę czasoprzestrzeni. Dzięki temu można przeskoczyć w pobliże wielkich gwiazd. Wówczas to nie ja lecę do gwiazd, tylko one zbliżają się do mnie, bo zakrzywiam czasoprzestrzeń. Trudno sobie wyobrazić ilość masy i materii potrzebnej do zakrzywienia czasoprzestrzeni. Jeszcze trudniej ją zgromadzić. Ale są inne możliwości. Fizyk John Brandenburg pracuje nad teorią, zgodnie z którą statek może nawet przekroczyć prędkość światła. Nie zakrzywia wielkich połaci czasoprzestrzeni, tylko obszar wokół statku. Chodzi o to, żeby pojazd zachowywał się jak niezwykła cząstka, na razie jedynie opisana teoretycznie i nazwana tachionem. Tachiony zachowują się inaczej niż znane nam cząstki elementarne. Światło zawsze porusza się z tą samą prędkością. Tachiony mogą latać nieskończenie szybko. Nie mogą tylko zwolnić poniżej prędkości światła. Je też obowiązuje granica, ale zbliżają się do niej od góry. Jeżeli rzeczywiście istnieją, to podróżują szybciej od światła, a zgodnie z modelem fizycznym ich masa jest wielkością urojoną. Wartość urojoną można przedstawić jako podkręcenie piłki tenisowej. Taka piłka odbija się zupełnie inaczej niż spodziewał się obserwator, widząc jej początkowy ruch. Podobnie tachiony w niewiarygodny sposób mogłyby łamać ograniczenia. Brandenburg sądzi, że wystarczy wpłynąć na czasoprzestrzeń wokół pojazdu kosmicznego potężnym polem elektromagnetycznym, aby podróżował jak tachion. Leciałby jak samolot w technologii Stealth, niewykrywalny przez radar i obserwatorów. Gdyby udało się opanować zakrzywienie czasoprzestrzeni wokół statku, można by zrobić z niego obiekt urojony, niezauważalny i poruszający się szybciej od światła. Zerwałoby się w ten sposób jego więź z wszechświatem. Takim pojazdem można by błyskawicznie dotrzeć w każdy zakątek świata. To jakby pojawiły się tysiące drzwi na wyciągnięcie ręki. Wyobraźmy sobie, że wchodzę w te drzwi i wychodzę innymi gdzieś w głębi korytarza. Odbywa się to szybciej niż zwykły ruch. To niezwykłe połączenie w czasoprzestrzeni. Podróżnik nie zmieniał jej, tylko siebie. Nie da się jednak przewidzieć, jak szybko i dokąd leciałby taki statek. Wchodząc w jedne drzwi, nie ma się pojęcia, którymi się wyjdzie.
Każda podróż w kosmos musi zacząć się od pokonania jednej z podstawowych sił – grawitacji, która trzyma nas na powierzchni Ziemi. Najpierw musimy wydostać się z pola grawitacyjnego Ziemi. Żeby obiekt uwolnił się od przyciągania ziemskiego. Musi osiągnąć drugą prędkość kosmiczną, prawie 40 tysięcy kilometrów na godzinę. Tak rozpędzony pojazd przeleciałby z Nowego Jorku do Los Angeles w 6 minut. Na razie nie mamy innej metody, tylko wykorzystanie zwykłego spalania. Teoretycznie kosmiczna winda pozwoli nam się wyrwać z uścisku grawitacji. Na razie robią to rakiety za pomocą siły ciągu powstałej w wyniku utleniania paliwa rakietowego. Dzisiejsze silniki rakietowe pracują na paliwo chemiczne. Tę samą energię wyzwala się przy każdym spalaniu. Podobnie jest w wypadku samochodu i benzyny. Paliwo jest jednak obciążeniem dla statku kosmicznego. Stanowi 90% jego masy. Zabiera się paliwo na całą podróż. W związku z tym w pierwszych sekundach większość pracy silników idzie w rozpędzenie wielkich zapasów paliwa. Podobnie skuteczne byłoby przejechanie przez Stany Zjednoczone bez tankowania. Trzeba pojechać cysterną, bo większość pracy idzie w poruszanie masy paliwa. W promie kosmicznym łączna masa paliwa to 2000 ton. Trzeba potężnych silników, by oderwać je od powierzchni Ziemi. Przygotowania dobiegły końca. Trzymajmy kciuki i lecimy. Kto chce polecieć w kosmos, musi wytrzymać kontrolowane wybuchy podczas startu. Przy odrywaniu się od Ziemi trzeba w praktyce wygenerować ciąg przewyższający o połowę ciężar pojazdu. Łączny ciąg wahadłowca podczas startu powinien wynosić 30 meganewtonów. Trzymam piłkę. Jeśli się nie porusza, podtrzymuję ją z siłą równą tej, z jaką oddziałuje na nią grawitacja. Gdy zaczyna opadać, oznacza to, że siła podpierająca jest mniejsza od ciężaru, a przy podnoszeniu większa. Żeby rakieta wzleciała, siła ciągu musi być większa od jej ciężaru. Balon, z którego uchodzi powietrze, ilustruje lot rakiety. Wentyl balonu działa prawie tak jak dysza silnika rakietowego. Puszczam go swobodnie. Ciśnienie wypycha przez wylot pewną masę rozpędzonego powietrza. Następuje odrzut i strumień powietrza napędza cały pojazd. Wchodząc do statku przed podróżą, astronauci zajmują niebezpieczne miejsce w pobliżu wielkich zbiorników z tysiącami ton łatwopalnego wodoru i tlenu, które tylko czekają, by się uwolnić. Wystarczy jedna iskra. Gdy silniki są uruchamiane 6 sekund przed startem, cały prom dygocze. Miałem wrażenie, że wahadłowiec rozpadnie się. Czułem gigantyczną siłę, 6 meganewtonów. Myślałem, że to sen. Że to nie może dziać się naprawdę. Długo na to czekałem i wreszcie nastąpił start. To jakby wywołać trzęsienie ziemi. Wydaje się miliony na paliwo potrzebne do pierwszych 2 minut lotu. Potem odpadają silniki pomocnicze na paliwo stałe. Całkiem jakby pociąg spadał w przepaść. Rośnie prędkość, paliwo z głównego silnika się wyczerpuje. Przez następnych 6 minut rośnie przyspieszenie.
osiąga poziom 3G. Ma się wrażenie, że na klatce piersiowej siedzi goryl. Auto do wyścigów równoległych rozpędza się do 160 km na godzinę w 2 sekundy. Kierowca czuje podobne przeciążenie jak astronauci. Patrzymy na prędkościomierz wyskalowany w setkach metrów na sekundę. Gdy osiągnie się 25-krotność prędkości dźwięku, silnik się wyłącza. Nagle wszystko zaczyna pływać. Dotarliśmy do przestrzeni kosmicznej, która nie jest wcale tak daleko. Dolatuje się tam w 8,5 minuty. Program lotów w odległe części kosmosu zacznie się od powrotu w znane miejsce. NASA jeszcze nie buduje kosmicznej wieży, ale zamierza wysłać człowieka na Księżyc z etapem pośrednim na orbicie ziemskiej jako wstępem do dalszych podróży. Program Constellation, kontynuator słynnego Apollo, zakłada powrót człowieka na Księżyc w 2020 roku. Użyje się do tego dwóch rakiet. Mierząca 107 metrów bezzałogowa Ares-5 wyniesie na orbitę lądownik księżycowy, zapasy i rakietę, która skieruje pojazd z powrotem na Ziemię. Elementy będą czekać na orbicie na załogę, którą wyniesie tam rakieta Ares-1. Człony połączą się, astronauci przejdą do lądownika i ruszą na Księżyc. Dwie rakiety pozwolą zabrać na Księżyc więcej zapasów i sprzętu. W programie Apollo zaopatrzenie wystarczało zaledwie na 2 dni pobytu na Srebrnym Globie. Czy zdołamy osiągnąć więcej niż w programie Apollo? Czy będziemy przemierzać bezmiar Wszechświata szybko i łatwo, tak jak obecnie podróżujemy między miastami albo kontynentami? Musimy się tego nauczyć, jeśli ludzkość ma przetrwać. Nie można zatrzymać ekspansji. Historia dowodzi, że narody, które zaprzestały podbojów, zdegenerowały się i wymarły. Tacy już jesteśmy. Zostawiamy tę spuściznę naszym dzieciom, a one swoim. Człowiek przecież ma naturę zdobywcy. Wersja polska Studio Publishing na zlecenie Amercom S.A. Tekst Jakub Szpetulski-Łazarowicz. Konsultacja Zbigniew Gawryś. Czytał Andrzej Leszczyński.